Zapraszam na krótką relację z imprezy Gender Reveal. Więcej materiałów na kanałach Gotowanie w NL i Ida. Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabieram was w inne regiony niż te co zazwyczaj, a jedziemy do Gotowanie w NL. Zawijam rodzinkę i dzisiaj jedziemy na Gender Reveal Party, także lecimy z tym. Po drodze zaliczyliśmy jeszcze maka, same puste pudełka i zaraz będziemy na miejscu. Tu jedna rodzinka, a tu druga. Siema, elo! Boy or girl, dzisiaj się dowiemy! Wyślij balonów mi pęku. Co ty gadasz? No, tylko podpuszczamy razem parę. Czekamy jeszcze na paru gości. Co nie, Monia? Kto ma jeszcze przyjechać? Mój kuzyn z Niemiec. Ze swoją dziewczyną i z jej synkiem i z jej siostrą. I co? I będziemy się dowiadywać, czy będzie chłopak, czy dziewczynka? A cała tajemnica, jej rozwiązanie znajduje się tutaj, w tym balonie. I już za parę minut będziemy wiedzieli, czy to będzie boy or girl. No 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gratulacje! A nie mówiłem! Elua, jem wifi! Zadowoleni? Szczęśliwi? Super zadowoleni, mega w ogóle! Jednak Monia miała rację, ale... Miałam rację, bo zgadza mi tu że to dziewczynka! Co tu się dzieje? Chcecie nas dołączyć do zdjęcia? No dawaj, dawaj! Tylko mnie za ten. Tylko teraz do was. Dobra, rób klikę cały czas. No. A może to? Pewnie. Rodzinka na wizji. Serdecznie pozdrawiamy. Wszyscy teraz wiadomo, że jest dziewczynka. I co? Miałem rację? Miałam rację, dziewczynka. Ej, zajebiście. Fajny, nie? No. I co, jak ty, twoje przeczucia okazały się słuszne czy niesłuszne? Jak widzicie, było niebiesko. Wszyscy w koło mówili dziewczynka, moja rodzina. W Polsce Różbita Kacper mówił, że dziewczynka miał rację, a gdzieś Czesiek i moja mama jest za chłopakiem. Tak, byli tak za chłopakiem, tak się uparli, nie, ty będziesz miała chłopaka, ty będziesz miała chłopaka. Gdzieś mi to w głowę weszło. To ja się śmiałam, mówię, dobra, to ja do was nie będziemy do was dzwonić, kiedy będzie pokaz, dlatego żeby znacie już powiedzieć. No tak, bez sensu. Ja mówię, dobra, skoro znacie. Dobra, kto ma ogień? Kto ma ogień? Ale go na stół, nie? Tak. My niestety musimy się zawijać na chatę, ponieważ mi jutro ma do pracy. Gratulacje jeszcze raz. Dzięki wielkie. Naprawdę jestem dumny z ciebie, jestem dumny z was. A jeszcze jakieś ostatnie wrażenia? Są myśli, gdzie to do człowieka nie dochodzi, ale jak patrzę na ciebie jako tatę, jak miałem okazję tutaj was sprowadzać na parking z wózkiem, cały czas luaj grzeczny i patrzył na wujka i to jest takie fajne uczucie. Na imprezie jeszcze był jeden przyszły tata, Kamil, on opowiadał swoje relacje, a my tak słuchaliśmy, mówię, jeszcze chwila, to nas też czeka, więc są trudne momenty, jest to ciężki okres z jednej strony, ale z drugiej strony jest takie coś, że czekasz na ten moment i to jest takie... A uwierzcie mi, że warto czekać na bank. My się będziemy zawijać, pozdrów jeszcze wszystkich tam. Oczywiście zapraszam was na kanał Gotowanie w NL. Tam będzie cała, bardziej obszerna relacja z całego tego wydarzenia. A co? A my się już widzimy w następnym odcinku. Graba, no, my lecimy dzięki na Dzięki za wizytę i oglądajcie wszystkie filmy Kamiliona. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu. Lecimy. Lecimy z tym. Au! Elo! No.